Bieg Linusia organizowany jest po raz piąty. Impreza będzie rozłożona na dwa dni. Każdy ze startujących otrzyma pamiątkową koszulkę i dyplom. Przygotowano 500 takich zestawów. Wciąż można i jeszcze się zapisać. Będą dinozaury, oczywiście już są te dinozaury, już czekają. Wystarczy wziąć udział, bo na zakończenie naszej imprezy spośród wszystkich, którzy wezmą udział, będziemy po prostu te dinozaury jeszcze losować. W tym roku dzieci pobiegną szlakiem dinozaurów. Trasa biegu prowadzić będzie alejkami Parku Wrocławskiego na dystansie 150 metrów dla dzieci w wieku do lat 6 oraz 300 metrów dla tych starszych. Postanowiliśmy przenieść się bliżej dinozaurów, żeby ten bieg Dinusia był jednak bliżej Dinusiów. Dinusiom nie będzie przeszkadzała duża ilość gości, są na to gotowe i czekają na pewno niecierpliwie. Z roku na rok impreza jest coraz bardziej popularna. Na tegorocznej liście osób są nazwiska nie tylko z Lubina, ale też z Polkowic czy Wrocławia. Dobrowolna opłata startowa od uczestnika wynosi minimum 10 zł. Pieniądze w całości zostaną przekazane na rehabilitację dla chorej 13-letniej Alicji. Ona będzie również obecna na naszym biegu Dinusia. No chcę pochwalić tutaj rodziców, którzy wpłacają już dobrowolne datki, aby wziąć udział w biegu Dinusia. No takie minimum 10 zł to jest takie wpisowe. Oczywiście niektórzy wpłacają wielokrotność i z tej wielokrotności mamy już grubo ponad 4000 zł. Dodatkowo odbędzie się bieg rodziców z dziećmi do lat 3, które poruszają się w wózkach spacerowych. Czyli po przejściu przez bramy kierujemy się w stronę szlaku dinozaurów. Start będzie usytuowany przy tyranozaurze. Trasa biegu prowadzi pomiędzy dinozaurami. Myślę, że dla dzieci, dla uczestników będzie o wiele ciekawsza niż tutaj przy kawiarni. Organizatorami imprezy są instytucje pochodzące z Lubina, Stowarzyszenie Turystyki Pieszej Wędrowiec, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Regionalne Centrum Sportowe oraz Stowarzyszenie Lubin 2006.